Nasze spotkanie jest w czasie bardzo szczególnym. Jest to czas, na razie tak można neutralnie powiedzieć, świąteczny. Myślę, że nasza dzisiejsza modlitwa to pewnie też modlitwa o wzajemne pobudzenie się, czy otwarcie się na pobudzenie, otwarcie serc. Na to byśmy byli gotowi dopowiadać tym ludziom, którzy schodzą ze znakiem zapytania. Trzeba znieść jedni drugich, ponieważ jest w nas ogromne różnice, bo są obecne niesamowite różnice, jak różne nazwy i jak dziwne nazwy zostały tu wypowiedziane, tak różnice są i istnieją między nami. I taki wspaniały sposób zaczyna się jedność. Dzisiaj chwałę i radość niech wypłynie z naszych serc. I niech tylko ta myśl będzie dzisiaj nam przyświecać, żeby Jego imię było wywyższone i oddajmy Mu chwałę. Amen. Ósmy rozdział Ewangelii Jana nas mobilizuje do tej pokuty i mówi, jeżeli jesteś bez grzechu, pierwszy rzuć kamień. Myślę, że nagrzeszyliśmy przez te wszystkie lata i Bóg wzywa nas do tego, żebyśmy pokutowali, żebyśmy płakali przed Panem i prosili o jedność. Ale z drugiej strony Ezdrasz powiedział, nie smućcie się, bo to jest dzień radości, to jest dzień chwały Pana. Alleluja, alleluja, alleluja. I w tych kółeczkach pomódlmy się za siebie, dobrze? Że Pan przyszedł ze swoją mocą. Może nawet nie ja, ale po tych wszystkich modlitwach mam głębokie przekonanie, że Bóg ze swoim Duchem przyjdzie z wielką mocą wtedy, kiedy Kościół będzie gotowy i kiedy Kościół będzie czysty. Nie ma we mnie zgody na to, żeby w naszych kościołach, w naszych wspólnotach było tyle rozwodów, było tyle zniewolenia, było tyle pornografii, było tego wszystkiego, jak Bóg ma nas używać. I teraz myślę, że chciałbym też zakończyć taką modlitwą o nas, żeby nie było w nas na to zgody. Żebyśmy walczyli, bo jeżeli Duch Święty ma w nas działać, to w jaki sposób ma w nas działać, jak nie przez czystość naszego życia. Sam się zmagam z wieloma rzeczami.
i wiem, ile to kosztuje. Myślę sobie, tak do mnie przyszło, że chcę czystego Kościoła. Kościół w mocy to Kościół, który jest wolny od grzechu. A jak będzie wolny od grzechu, to będą się działy znaki i cuda, które po prostu będą przychodzić z nieba, jak śnieg, który pada podczas pięknej zimy. Powiecie na to amen? Amen. Pomódlmy się, będę prosił Boga o łaskę. Przepraszaliśmy za różne rzeczy Ciebie dzisiaj. Boże Ojcze Jezu Chryste, Duchu Święty, teraz razem z całym Kościołem chcemy Cię przeprosić za słabość naszego życia, Panie. I chcemy prosić, oddając Ci wszelką chwałę za to, że Ty masz wszelką moc na niebie i na ziemi, ale ta moc może przede wszystkim ma się objawiać w naszej świętości naszego życia, naszych wspólnot, naszych kościołów, ale nas samych, naszych domów, naszych rodzin, naszych małżeństw. Jezu, wołamy do Ciebie, Duchu Święty, przyjdź i oczyść nas i przemieniaj nas. Umiłowałeś każdego z nas, że jesteś cierpliwy i łaskawy. Wiesz, że my wołamy do Ciebie, pragniemy Ciebie więcej. Ojcze, niech się to objawia przez tą piękność, wolność naszego życia. To, żebyśmy prawdziwie byli światłem i solą tam, gdzie jesteśmy, w naszych domach, pracach, gdziekolwiek jesteśmy, a w końcu we wspólnotach i kościołach. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Albowiem Twoje jest królestwo, moc i chwała na wieki wieków. Amen. Mimo tego, że jest dość późno, chcemy Was jeszcze zaprosić do tego, żeby być ze sobą, żeby przekazać sobie znak pokoju, znak pojednania. I niech to trwa w nas. My przyspieszajmy Pana Boga, On zrobi wszystko, co najlepsze. Wierzymy w to i dlatego tu jesteśmy. I już dzisiaj, myślę, w imieniu nas wszystkich zapraszamy Was na następne spotkanie. Jeszcze nie wiemy kiedy, ale wiem, że ono będzie. Więc teraz zapraszamy na kawę i herbatę. Dziękując jeszcze raz księże Andrzeju, biskupie, dziękujemy, że byłeś z nami. Wszystkim Wam bardzo dziękuję. Zapraszam, bądźmy ze sobą jeszcze. Wszyscy jesteśmy zaproszeni na te pączki, to nie atrapy. One rzeczywiście smakują bardzo dobrze. A w tej okazji jeszcze możemy podchodzić do siebie, dziękować sobie za modlitwę, błogosławić. Amen.